Dziura na dziurze niemal w całym województwie śląskim. Uszkodzona jezdnie to już standard, do którego polscy kierowcy przywykli, szczególnie na wiosnę, podczas roztopów. Podziurawione są m.in. drogi w Sosnowcu. Wyszły tak jak na Niwce, no to ulica Tuwima, Bronowa, Szybowa, to jest masakra. Trzeba uważać na samochód. Oczywiście, oczywiście. Zawieszenie, duża dziura na Wojska Polskiego przed kościołem. Także trzeba uważać wszędzie. Ja przebiłem oponę. Musiałem iść do wulkanizacji, bo wjechałem, dziury są takie, a na Mecu są teraz takie dziury między od cmentarza do samego światła, to są takie dziury, że się w głowie nie mieści. Rano otrzymaliśmy alarmujące sygnały z tego miejsca. Z dziurawym asfaltem zmagali się kierowcy jadący z Jaworzna w stronę Sosnowca. Dziury były tak duże, że utworzyły się długie korki, bo kierowcy nie mieli jak ich ominąć. Tak się złożyło, że gdy zainteresowaliśmy się tematem, problem błyskawicznie zniknął. Mamy także sporą liczbę zgłoszeń właśnie takich dziur od mieszkańców i za każdym razem staramy się reagować, wysyłać nasze służby, choć oczywiście wiadomo, że najlepiej, jakby już było sucho, wtedy można zalepić te dziury w sposób najbezpieczniejszy i taki najbardziej fachowy. Ale nie tylko Sosnowiec ma z tym problem. Dziś w województwie śląskim w zasadzie nie ma miejscowości, w której nie znaleźlibyśmy podziurawionych po zimie dróg. A o tym, jak groźna potrafi być wyrwa w drodze, nie trzeba nikogo przekonywać. Zgubienie kołpaka to jedna z najmniej uciążliwych usterek. Czasami problem potrafi się pojawić nawet po kilku tygodniach od zdarzenia. Rzeczywiście tych aut przyjeżdża do nas coraz to więcej z usterkami typowych zawieszeń, czyli jakieś tam uszkodzone amortyzatory, wyrwane łączniki stabilizatorów, niestety, dziury na naszych drogach, jakie były, takie są. Ale żeby tak nie było, miasta prześcigają się w pomysłach. Taki mają już od jakiegoś czasu Katowice. Problemy z infrastrukturą mieszkańcy mogą zgłaszać nie tylko telefonicznie, czy bezpośrednio urzędnikom. Takie tematy można zgłosić nam za pośrednictwem strony naprawmyto.pl/Katowice. Tam ze specjalnego panelu można wybrać problem, który chcemy zasygnalizować, który chcemy, aby dotarł do urzędu i oznaczyć konkretne miejsce, w którym on występuje. Wkrótce problem z dziurami powinien zniknąć, przynajmniej na chwilę, bo na pewno pojawi się ponownie.